Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menadżer. Cieszę się, że Was widzę, cieszę się, że jesteśmy w tym naszym francuskim świecie, choć nie jest to świat łatwy, to dający naprawdę wiele satysfakcji. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, odhaczajcie się oczywiście na dole w komentarzach. Przypominam, że z kodem Koza na stronie ergol.com macie 7% zniżki. Oj, nam to zniżka przydałaby się na Siverta Mansverka, ponieważ Norwek jest zawodnikiem, który bardzo dobrze wpisuje się w to, co chcielibyśmy mieć w naszej drużynie. Jest takim piłkarzem, który naprawdę nam by się przydał, no ale w tym momencie no absolutnie niestety nie ma opcji na pozyskanie tego zawodnika. No teoretycznie jest, bo cały czas rozmawiamy, ale to byłoby zczyszczenie się absolutnie do zera, bez perspektywy takiej, że zaraz wpadnie nam tutaj jakiś większy pieniądz, że zaraz będzie wyglądało to chociaż odrobinę lepiej. No ma sens, jeżeli by się sprzedał na przykład, no to już tu byśmy byli troszeczkę do przodu, a tak? No jest słabo, a przypominam, że nie możemy zostać z zerem na koncie, no bo jeżeli zostaniemy z zerem na koncie, no to rzecz jasna nie będziemy mogli chociażby podpisywać juniorów, którzy są tak bardzo potrzebni do tego, żeby zarabiać w ciągu sezonu cały czas. Zatem słuchajcie, gramy teraz kolejne spotkanie w lidze. Lekko zmęczone te nasze skrzydła, lekko zmęczony środek obrony, ale mimo wszystko wystawimy tak ten zespół. No ale nie poradziliśmy sobie z Rodez. Ciekawe, bo to jest drużyna, z którą pamiętam, że na początku sezonu chyba stosunkowo łatwo udało nam się zwyciężyć, ale mogę się też mylić. Dostajemy kontrofertę za transfer. 2 800 000 w dodatku Lambert Evans wrzucony w negocjacje, w dodatku 17%. Powiem tak, porozmawiamy z nimi, no bo albo możemy to odrzucić teraz, albo oni mogą odrzucić nas. Zatem nasza propozycja nie może się zmienić pod względem pieniędzy. Ja chciałbym Wam dać 2 miliony plus chciałbym Wam dać 25% od sprzedaży. Jeżeli się na to zgodzicie, to ja będę szczęśliwy. Ale niestety nie jestem. Oni chcą 4 milionów bez procenta. To jest coś, co nas całkowicie zabija finansowo. My zaproponujemy tyle. No i niestety po raz kolejny Cesc Fabregas odprawiony z kwitkiem przez wysłannika Mulde, więc tak to wygląda. Na szczęście to jest dopiero początek stycznia, zatem mogliśmy sobie negocjować tutaj dosyć, nie powiem, że agresywnie, bo starałem się być rozważny w tym, co robiliśmy, ale na pewno mogliśmy tutaj pozwolić sobie na porażkę. Dostajemy kolejną propozycję za Kofiego, jednak to jest piłkarz, którego ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy się pozbyli w tym momencie, bo nie mamy zastępstwa na tę pozycję absolutnie. Tak naprawdę najgorsze jest w tym wszystkim to, że jeżeli ja miałbym kogoś w tym momencie sprzedać, to by musiał być to transfer tu i teraz zawodnika z jedenastki, a to jest coś, co mi się nie podoba, no bo nie mamy zastępstwa. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć, hip-hop i nie zmienia się nic, ale jest jedna rzecz, którą możemy zrobić, a mianowicie ewentualne wypożyczenie Balogana. Dla nas to by była opcja doskonała, ale no niestety wątpię, żeby Arsenal chciał nam się na to zgodzić. Raczej są marne szanse. Albo inaczej, Arsenal zgodzić to się zgodzi, ale sam piłkarz raczej nie będzie zainteresowany, mimo że ja proponuję short-termowe wypożyczenie. Oczywiście tutaj pensja jest wysoka, ale nadal jest to najbardziej budżetowe rozwiązanie, na jakie możemy sobie pozwolić. Ale wypożyczenie Balogana pozwala nam na sprzedanie naszego napastnika, którego sprzedać mogę, a nawet jeżeli nie sprzedam napastnika, to wtedy ktoś ogólnie z ofensywnym może odejść. Napastnika nie mogę sprzedać, ale mogę wypuścić na przykład ciebie i wtedy stać nas na środkowego pomocnika defensywnego, więc jest to do zrobienia, no tylko pytanie, czy Balogan do nas przejdzie, wątpię w to szczerze. No tak jest, wypożyczenie zostało odrzucone i nieważne, gdzie my się udamy, nie ma opcji ściągnięcia piłkarza na wypożyczenie, a nie opłaca nam się kupować teraz zawodnika i jakby robić tej roszady, więc jest to problem, zobaczymy. No może jakimś cudem ktoś na przykład skusi się na tego naszego juniora i wtedy będzie to sytuacja dla nas doskonała. Na razie fantastyczne jest to, że wygrywamy z Toulouse 0-2. Czyste konto z tym młodym piłkarzem, którego ściągnęliśmy do naszego zespołu, to także jest piękna sprawa, że radzi sobie coraz lepiej. Dostajemy propozycję transferową za naszego juniora i to jest propozycja duża z Walsall. Ja nie chcę ich już nadwyrężać, ja to zaakceptuję, bo to może być game changer w negocjacjach z Mulde.
Oni już pewnie żygają na mój widok. Jak mnie widzą, to po prostu już sobie myślą, o Jezus Maria, znowu ten Fabregas, typie, my nie jesteśmy Chelsea, mamy podobne kolory, ale tobie się kraje pomyliły. Ale powiem szczerze, jeżeli udałoby nam się jakimś cudem dogadać, to będzie super. Przed meczem z nim będziemy rozmawiali, bo powinna już być ta opcja możliwa. No chyba, że w ogóle, nie no, bez sensu jest teraz decydować się na transfer ewentualny na przyszły sezon. Musimy tu się na teraz zdecydować. To, co jest istotne, słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę, że ja bym mógł myśleć o zawodnikach takich jak na przykład, nie wiem, ten Diarra z Gongon. I pomyślę, bo to jest tylko 6 dni, a ten Diarra z Gongon to akurat wygląda nieźle. Znaczy zmierzam do tego i chciałem to powiedzieć, że wiem, że na przykład część z was pewnie chciałaby, żebyśmy poszukali kogoś w Ligue 1. Tylko widzieliście, jaki był problem między innymi z Pelé. Że ja mogę chcieć tych zawodników ściągnąć, ale oni nie zejdą z wynagrodzeń, bo są na tyle wysokie, że im się to nie opłaca. I ja to rozumiem, więc dlatego szukamy gościa, na którym nie dość, że zarobimy w przyszłości, a w zasadzie klub zarobi w przyszłości, no to jeszcze, piękna sprawa, w ogóle remisujemy 2-2, no to jeszcze szukamy zawodnika, dla którego który nie będzie musiał zejść z zarobków, a to, co mu zaproponujemy, dla nas nie będące jakoś mega wyczerpujące finansowo, dla niego w ogóle jest jeszcze awansem pod względem zarabianych pieniędzy. Zobaczymy, jak wygląda ten gościu, którego tam sobie znaleźliśmy, bo wydaje się, że to może być zawodnik, który naprawdę prezentuje ciekawy poziom jak na nasze możliwości, a tam niewysoka była kwota, którą trzeba za niego zapłacić, plus ta pensja też była niezła. Zobaczmy, Diarra, jak ty, chłopie, wyglądasz? Chwila prawdy. Jest to prawda bardzo interesująca, tylko pytanie jest jedno. Czy on będzie chciał do nas przejść? No ale to jest gościu idealny. On jest lepszy niż ten Norwek, dużo lepszy. Dużo, dużo lepszy, ale go nie puszczam. I to jest duży problem, więc chyba trzeba będzie niestety wrócić do tego układu. Tutaj trwa scouting, no ale już widzimy, że nieważne jak miałaby wyglądać ta transakcja, 69 tysięcy tygodniowej stawki, no to są rzeczy, na które my sobie nie możemy pozwolić, więc no spróbujemy pójść po tego młodego Norwega po raz wtóry, ale mam nadzieję, że po raz ostatni i że teraz te negocjacje nam się udadzą. Moja propozycja to jest 2 miliony 700, nie no 2 miliony 500 tysięcy, zobaczmy co powiedzą. 2 miliony 650, 13%. No ja nie ukrywam, że najchętniej chciałbym obniżyć kwotę tego transferu tym naszym skrzydłowym. Bo ja nie widzę na dłuższą metę naszej współpracy, a wiem, że oni byli nim zainteresowani, więc gdyby udało nam się zrobić to tak, to jest doskonała opcja. I to jest bardzo dobra opcja. To jest bardzo dobra opcja. Trzecie czy czwarte podejście do tych negocjacji wreszcie przynosi nam no względny sukces albo szansę na ten sukces. Ważnym zawodnikiem będziesz, nie mamy z tym problemu. Pięcioletnia umowa, bo jesteś młody, on się na to zgadza. Ja bym nie chciał klauzuli, oni także jej nie chcą, chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy tutaj trampoliną do sukcesu dla tego zawodnika, jak raczej nikt nie ma z tym problemu i widzicie, ja mu proponuję 3000. To jest dwukrotność, więcej niż dwukrotność jego dotychczasowych zarobków. No i właśnie o to chodzi. I jakby na to liczyłem. No i piękna sprawa, bo mamy jeszcze środki, żeby się zainteresować jakimiś innymi piłkarzami, jak na przykład Karim, którego sobie prześledzimy. Mamy Kotce, którego znamy doskonale z FIFA, ale jest tutaj na przykład Kevin Augustin, który wygląda ciekawie, któremu kończy się umowa. I to są zawodnicy, po których będziemy starali się pójść. Tak jak mówię, nie wydaje mi się, żeby to byli nasi przyszli podopieczni, w sensie takim, że no ja jak najszybciej chciałbym jednak znaleźć się w Ligue 1 w jakimś bezpiecznym, solidnym porcie, który pozwoli nam się naprawdę dobrze rozwijać, a wiecie co, prześledźmy go sobie, bo ten Francuz nie wygląda ciekawie, ale ja mam zamiar budować ten zespół tak, jak miałbym tutaj zostać całe życie, bo na tym uważam, że powinna polegać praca menadżera. Zatem słuchajcie, gramy z Bordeaux, przed tym meczem już teraz możemy dokonać pewnych zmian, a mianowicie
A nie możemy, bo nie mamy nikogo na ławce więcej, więc zostawiamy to tak jak jest. Uszczupliliśmy tę kadrę maksymalnie, ale trzeba było tak zrobić. I uważam, że to było dobre rozwiązanie. Więc co? No ty musisz sobie, chłopie, potrenować na razie, zanim do nas dołączysz, ale widzę w tobie naprawdę gigantyczny potencjał. A skoro o treningach mowa, no to musimy z tym panem porozmawiać na temat tego, jak chcemy go rozwijać. No i nie ukrywam, że ja tutaj widzę chęć rozwoju jak najbardziej wszechstronnego, jak najbardziej rozbudowanego. No i na razie te strzały wyglądają u kolegi najgorzej, więc chcę, żeby on poszedł w kierunku środka pomocy, żebyśmy właśnie te strzały podkręcili. No ja widzę w nim potencjał na takiego, wiecie, gościa, który będzie miał wszystko powyżej 70, powyżej 80. No i tego bardzo bym chciał. Gramy z Bordeaux, nie wiem kto wybierał stroje, ale to nie nasz problem. Zmian nie robimy. Bo nie możemy. Zobaczmy, jak będzie wyglądało to starcie. Wygrywamy z Bordeaux 1-2. No i to już jest coś, co wydaje się, że Cesc Fabregasa kładzie na mapie francuskiego futbolu jako solidnego kandydata do zmiany drużyny. No bo to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeżeli my, będąc średniakiem ligi francuskiej, wygrywamy z Bordeaux, no to coś jest na rzeczy. Odrzucam propozycję z Düsseldorfu, ponieważ, o ile się nie mylę, jest to propozycja z drugiej ligi niemieckiej, prawda? Jeszcze wolałbym sobie to potwierdzić, żeby tutaj nie wprowadzać was w błąd, ale na 99% propozycja z Düsseldorfu jest z drugiej ligi niemieckiej. Tak, druga i Fortuna Düsseldorf. Jest czy nie ma? Jest. Tak jest, więc to jest druga liga niemiecka. Po pierwsze jest to propozycja za naszego nowego kapitana. Przejął ten zawodnik opastkę po dotychczasowym liderze. Po drugie, sprzedaliśmy już jednego podstawowego środkowego obrońcę w tym oknie. Nie mamy więcej potrzeb takich, że potrzebujemy zebrać te pieniądze, więc uważam, że to jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć sobie spokojnie, możemy go zachować. Ma długi kontrakt, jest ok. I tak będziemy się tego trzymali. Zatem czekamy sobie na koniec tego okna, no chyba, że dostaniemy zaraz nieprawdopodobną ofertę za Lobriego i to jest nieprawdopodobna oferta. Słuchajcie, to jest 2 300 000. Tylko problem jest taki. To jest obecnie nasz najważniejszy piłkarz. Mam wrażenie, że już kiedyś to mówiłem. Nie, no ale tak zupełnie na poważnie. To jest gościu, który jest mózgiem tej drużyny. I to takim naprawdę konkretnym. I problem jest teraz taki, że ja go mogę do Almerii puścić, ale nasza kadra jest taka, że kogo ja tutaj wsadzę? No mógłbym wsadzić Gumisa, no ale to jest duży spadek jakości. Moglibyśmy wsadzić tego pana i oczywiście mamy już tutaj Manswreka czekającego na tę pozycję, ale to się troszeczkę ze mną kłóci. Ale z drugiej strony, kurczę, to jest gościu, który gra w drugiej lidze francuskiej i przychodzi po niego naprawdę ciekawy zespół z fajnego miejsca do życia. Jeżeli Almeria jest w La Liga, ja przyznam szczerze, w tym momencie nie wiem, czy oni są w La Liga, czy nie. Nie są. Nie są. Nie są. To nawet jeżeli mają pieniądze, to ja go nie puszczę. Ja go bym, gdyby oni byli... czekajcie... Gdzie oni grają? Nie, gdyby oni grali w Sekunda B. Nie. Gdyby oni byli w Primera Division, to ja bym go sprzedał. Ale że są w Sekunda B, to go nie sprzedam. Bo nie uważam, żeby to był taki awans sportowy, że nie czuję, żebyśmy blokowali mu karierę w tym momencie. Naprawdę nie wydaje mi się, żebyśmy blokowali mu karierę. Frank Kessy przychodzi do Leicester. Fenomenalny transfer. Uważam, że to jest znakomite rozwiązanie. Frank Kessy w środku pomocy tam jest naprawdę dobry pomysł. No nic, my w takim razie, słuchajcie, mamy zakończone to okno transferowe. Mamy zakończony scouting Tracy'ego. Wiemy, jak wygląda Moody, no ale wiemy, że też tego zawodnika absolutnie nie jesteśmy w stanie ściągnąć. Zamknęło się okno. No to co? Czekajcie, to jest raport ze szkółki, czy... Tak jest, ze szkółki. No to ten raport ze szkółki to nas nie interesuje w ogóle. Nas interesują nowi piłkarze, bo wiemy, że w tej szkółce to talentu
No nie ma za dużo. Zatem słuchajcie, jesteśmy na miejscu 9 w tabeli. To jest naprawdę wynik, uważam, bardzo dobry dla naszej drużyny. Znamy też tego napastnika, któremu niestety nie kończy się kontrakt. No, ja na pewno za 32-latka w naszej sytuacji nie wydam tyle pieniędzy, ile mielibyśmy tutaj za niego dać, bo milion za takiego gościa, no to jest naprawdę ciężka sprawa. Mamy teraz raport skautowski, no i zobaczmy, może tam czeka na nas gwiazda. No, nie wiem, czy gwiazda, ale na pewno Kamil wygląda naprawdę fajnie. Tu nie mamy potencjału, tu nie mamy potencjału, tu raczej też nie mamy potencjału. Ale dobrze, jeżeli co miesiąc chociaż jeden piłkarz będzie budził jakiekolwiek nasze nadzieje i będzie dawał jakikolwiek znak tego, że warto wziąć go do klubu, to i tak uważam, że nie jest źle. Zobaczmy, no fizycznie już tutaj widzimy, że nie wygląda to dobrze. No ogólnie to nie wygląda dobrze. Zastanawiam się, co z tobą, kolego, zrobić. Na jakiej pozycji powinieneś być? Dobra, damy mu, słuchajcie, na razie box to boxa i zobaczymy, jak on się tutaj... Więc zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. No chyba, że my go... Nie. No bo ten defending, musimy go podnieść na SPO i wtedy z nim pracować. Tak jest, tak będzie lepiej. Ale to, co jest istotne, słuchajcie, on ma cechę One Club Player. Czegoś takiego nie widziałem jeszcze. Piękna sprawa. Czyli ten zawodnik prawdopodobnie w tym klubie będzie już do końca. Super, fajnie. Fajnie by było tak, żeby ten klub w takim razie był klubem ligą, żeby tam się mógł chłopak rozwijać. My gramy z Bastią, gromiąc ją 1-3. Piękna sprawa. Esende strzela bramkę, Lobry oraz Asifua także zdobywa gola. Super, super. Jestem naprawdę przeszczęśliwy z tego, co widzę, bo wygląda to wszystko bardzo przyzwoicie w tym momencie. Kofi nam się rozwija i on cały czas niech się tutaj trzyma, chociaż z drugiej strony teraz tego gościa tak wykorzystujemy z przodu, że może robić ci też tego ofensywnego. Nie mam z tym problemu. Czekamy na to, co przyniosą nam kolejne dni. Gramy z Angers w lidze, czyli po raz kolejny, słuchajcie, tutaj już trafiamy tylko na zespoły Ligue 1. No jeżeli uda nam się z nimi wygrać jakimś cudem, no to znów będzie tutaj absolutna sensacja, ale czuję, że będzie problem. Troszeczkę zmęczenie też się wkradło. No, Cesc Fabregas i jego ekipa, no to jest, powiem szczerze, zespół taki, że warto się z nimi liczyć. No bo między innymi jesteśmy w tej rundzie, w której nie ma Paris Saint-Germain. Chciałbym bardzo zobaczyć, co się stało z Paryżem. To możemy sobie w sumie sprawdzić, bo jest to niesamowite, co my tutaj robimy. Ale powiem szczerze, że rozwój tego klubu, no to jest coś no nieprawdopodobnego. Słuchajcie, na horyzoncie mamy nawet... jak widzicie, już strefę awansu, więc to jest coś... coś naprawdę fantastycznego. Paris Saint-Germain przegrało z Nancy. Piękna sprawa. Super. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. No a my naszym PAU FC, czy PAFC radzimy sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Finish mid table. Wydaje się, że jesteśmy w stanie to zrobić. No już i tak pucharowo tu przebijamy wszystko, co przebić możemy. No i patrzymy na to, co dalej będzie się tu działo. Niestety czuć duże zmęczenie przed meczem z Dijon. No, ale na ten puchar naprawdę warto było się sprężyć, no bo to jest dla niektórych z tych piłkarzy naprawdę życiowe wydarzenie. Mamy Dembele, słuchajcie, który w tym meczu wystąpi w podstawowym składzie, no ale ktoś musi. Zatem zobaczmy... jak to dalej zrobić? Lewą obronę zajmie sobie tutaj... A stop, bo ja w ogóle grałem bez Lobriego teraz. No to pięknie. No dobra, więc robimy sobie tak. Nastasic. Nasic. Tu zaprosimy Gomisa. Fajnie by było tą lewą obronę jakoś sobie załatać, ale nie załatamy. Dobra, no to co się dało jest to wszystko pozalepiane. I remisujemy. Słuchajcie, przy tym składzie, że my zremisowaliśmy, to ja jestem naprawdę przeszczęśliwy. A zobaczcie, że gramy bez naszego najlepszego piłkarza. To jest w ogóle jakimś totalnym absurdem. Oczywiście najlepszym pod względem oceny. Dobrze, zagrał na prawej obronie i zagrał
na tyle dobrze, że meczu nie przegraliśmy. No wydaje mi się, że tutaj trzeba będzie zastanowić się, kto powinien, znaczy gdzie powinien grać ten Lobry. No i wydaje mi się, że jak na razie środkowy pomocnik straci miejsce w składzie, a Lobry właśnie będzie tym, który będzie wychodził jako dziesiątka. Panowie, no co mogę powiedzieć? Zasłużyliście na odrobinkę odpoczynku, zatem tu zaproponuję wam odpoczynek, odwołujemy jeden trening, no bo naprawdę drużyna jest mocno poobijana, no a też zasłużyła na to, żeby ją tutaj troszeczkę, wiecie, no pochwalić i wynagrodzić. Mamy Augustę, którego już znamy i powiem szczerze, bardzo możliwe jest to, że spróbujemy tego piłkarza wydostać z Nantes, ponieważ, no zobaczcie na to, kończy mu się kontrakt, 68 oceny ogólnej, 24-letni piłkarz, to jest naprawdę dobry, bardzo dobry dla nas zawodnik. Biorąc pod uwagę, że mamy tylko jednego napastnika, to ja naprawdę widzę w nim potencjał. On chce grać dla nas 3 lata, piękna sprawa. Brak klauzuli odstępnego, powiem szczerze, to są bardzo uczciwe warunki. Nawet jeżeli podbijemy tu, bo ja nie jestem fanem tego bonusu, za 58 tysięcy go kupujemy. Ja wiem, że on będzie zarabiał... bo tu mamy trochę, czekajcie. Aha, świetnie. Mamy chyba, albo nie mamy w ogóle na niego pieniędzy, albo mamy nieprzesunięty suwak. Wydaje mi się, że mamy nie... Takie, znaczy, albo nie mamy wystarczająco. Hajsu, myślałem, że mamy dużo więcej pieniędzy w takim razie. Więc zerujemy się tutaj. Dobra, zerowaliśmy się, ale uważam, że warto. Bo to jest naprawdę uczciwy deal. To jest naprawdę uczciwy deal. Za takiego napastnika ja uważam, że tutaj naprawdę jest to bardzo dobre rozwiązanie. Nie zerowaliśmy się. Po prostu się jakoś dziwnie rozłożyło to. Dobra, wszystko jest okej. Dobra. No właśnie byłem przekonany, że mamy około miliona niemal, a tutaj właśnie bardzo mnie to zaskoczyło. Dobra. Kamil, powiem szczerze, gościu, że ja cię naprawdę lubię, bo kiedy patrzę na... na to, że masz ten One Club trade, to jest naprawdę piękna sprawa. Dobra. Gramy skan. Skład na szczęście jest już wypoczęty, więc liczę na zwycięstwo. No, trochę się przeliczyłem, bo mamy remis. W ogóle 5 minut nam zabrakło, żeby 3 punkty zdobyć. No, ale możemy być z siebie naprawdę zadowoleni, słuchajcie. Czegoś chce od nas Jeboa. Co? Był niezadowolony, że go zdjąłem. Sorry, mordo. Ale nie. 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 Jakby... Nie będziesz ty mi mówił takich rzeczy. Ja wiem, że tutaj spadły nam relacje, zdaję sobie z tym, ale no nie będzie mi gościu przychodził i mówił takich rzeczy. Zatem słuchajcie. Mamy luty i jest to luty, w którym gramy z wiceliderem. Zobaczymy, jak to spotkanie będzie wyglądało. Wygrywamy 1-3 z wiceliderem. Asiufa zdobywa hat-trick w tym meczu. No piękna sprawa, piękne rzeczy. A teraz zagramy z Saint-Étienne w pucharze. No jeżeli będziemy w ćwierćfinale mieli kolejne zwycięstwo, to będzie absurdalne. Nie wierzę w to, przyznam. Ale mam nadzieję, że zajdziemy jak najdalej. No chyba sami rozumiecie. No dobrze, tu atakujemy ofensywne elementy tego naszego zawodnika. Chociaż wiecie co? Ja nawet chcę atakować jeszcze bardziej. Więc ten nasz SP idzie w kierunku SPO. Bo ja chcę z niego zrobić naprawdę jak najbardziej wszechstronnego gracza. I powiem szczerze, jak dalej gdzieś pójdziemy, to ja widzę potencjał w tym piłkarzu na to, żeby go... zabrać ze sobą. Słuchajcie, dostajemy nagrodę menadżera miesiąca. No to jest nieprawdopodobna sprawa, że dopiero teraz w sumie. No i niestety cały czas nie mamy ofert pracy, ale tak jak ja mówię, jak pojawią się, to wydaje się, że to będzie jak najbardziej uzasadnione, żebyśmy przeszli na ten wyższy poziom, bo no co prawda tu przegrywamy, ale rywalizowaliśmy przez bardzo długi czas jak równy z równym, jak równi z równymi z tymi zespołami, od których byliśmy naprawdę gorsi. Odpaść na poziomie ćwierćfinału, będąc jedynym reprezentantem ligi
zaplecza ligi, pierwszej ligi francuskiej. Uważam, że to jest naprawdę, piękna przygoda. To jest naprawdę piękna przygoda i uważam, że wszyscy ci zawodnicy to naprawdę zapamiętają. Dla wielu z nich to może być największy piłkarski sukces w życiu, więc nie ma co tutaj się teraz smucić, że coś nam nie poszło, tylko zatracić w tym co najlepsze i być zadowolonymi z tego, że coś tak takiego udało się osiągnąć. I no, wydaje się, że to też daje mi takie, wiecie, credibility, żeby aspirować do tych już naprawdę najwyższych poziomów w lidze francuskiej, no bo pytanie, co ja będę w stanie tutaj, jakby wydaje się, że ja będę w stanie z lepszym materiałem osiągać jeszcze lepsze wyniki, prawda? Potrzebujemy zmian, to ewidentnie jest potrzebne, zatem Gumi wejdzie do składu i to będzie wszystko, wydaje mi się. Wypoczęta zdecydowanie ta jedenastka za mię będzie niż to, co moglibyśmy wystawić wcześniej, no ale tak czułem, że tutaj może wkraść się też zadyszka taka, że też no pękł troszeczkę ten balonik, wiecie, po tym pucharze i wracamy. To jest trochę tak, jakbyśmy wrócili z jakiegoś takiego, z jakiejś wakacji do szarej rzeczywistości, nie? Że tu rywalizujemy na najwyższym poziomie, a potem wracamy do tej drugiej ligi. Jestem przekonany, że tutaj, wiecie, była atmosfera, życie tymi pucharami, a teraz trzeba zamiast z Saint-Étienne rywalizować z Dunkierką, no to jakby poziom jest odrobinkę inny. Ale na szczęście byliśmy w stanie w deszczowy wieczór w Dunkierce zdobyć 3 punkty, które sprawiają, że w tym momencie zajmujemy 9. miejsce w tabeli, które jest naprawdę moim zdaniem bardzo, 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 bardzo dobrym miejscem. No niestety, panowie, nie dostajecie dni wolnego, bo tu gramy teraz systemem angielskim odrobinę, ale za to tu od razu wskoczy wam odpoczynek 2 dni i 3 dni wolnego dostajecie. Odbijecie to sobie, ale tu was potrzebuje w sztosie, tu was potrzebuje zorganizowanych, zgrupowanych i gotowych do kolejnych spotkań. Gramy z rywalami bezpośrednimi w tabeli, czyli z Grenoble i to spotkanie remisujemy, zatem no niestety nie udaje nam się tutaj obrócić tej kolejności w tabeli. Zobaczymy, jak będzie dalej to wyglądało. Jeboa niesamowicie mnie irytuje tym, że ciągle narzeka na to, że jest zmieniany. No straszne, zupełnie jakby był piłkarzem, no nie? I jest, jak ja w ogóle mogę go zmieniać? Dobra, na pewno konieczny jest odpoczynek Daou i ten Dembele, który jest do nas wypożyczony, trzeba przyznać, że radzi sobie naprawdę nieźle, bo jakby z gościem niewiele pracujemy, a się tutaj bardzo ładnie rozwija. Gomis wskoczy sobie tu do podstawowego składu. Tak, ale wskoczy sobie na bok, a tu zobaczymy sobie środkowego pomocnika. W ten sposób zatem wychodzimy na to spotkanie i wygrywamy 1-0. Essende zmęczony, ale wszedł z ławki, zrobił swoje. Swoją drogą stworzyliśmy sobie tutaj naprawdę całą masę szans i przede wszystkim zobaczcie na wysokie oceny naszych obrońców. Dembele świetnie, Kofi świetnie, Beto, nasz kapitan, bramkarz Oliero, przepraszam, fantastycznie, więc tu no czapki z głów przed drużyną, bo przede wszystkim defensywnie zagraliśmy naprawdę fenomenalne spotkanie. Lubri pracuje nad tymi strzałami. Wygląda to naprawdę coraz przyjemniej, jeśli chodzi o tego zawodnika. No i tego Shadow Strikera niech robi. Niech robi tego Shadow Strikera, to wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Teraz obiecane wolne. Zobaczymy, co się w ogóle dzieje w kalendarzu. Ile jeszcze nam zostało rozgrywek? No cały kwiecień, maj i to wszystko. No kwiecień będzie teoretycznie najcięższym okresem, no bo widzimy, że tutaj spotkań jest dużo, ale to jest granie raz w tygodniu. Tam było tylko jedno spotkanie, prawdopodobnie przełożone z powodu tych naszych pucharowych perypetii. Zatem jest luzik, jest naprawdę luzik. Nie będzie tutaj potrzeby, myślę, rotowania składem ze względu na fitness, więc to jest bardzo istotne. Teraz też mamy taki czas, powiedziałbym, troszeczkę zgrupowaniowy, bo prawdopodobnie była kadra czy coś i mieliśmy troszkę więcej okazji do tego, żeby trochę odpocząć. No i teraz przychodzi spotkanie z Havrem, zespołem, który ma punktów mniej o 1 niż my. Jest 2 pozycje niżej. My tutaj widzimy raporty odnośnie tych naszych zawodników. Tu widzimy, że ten nasz SPO pracuje, ale on też może już zostać przeniesiony do podstawowego składu. I wiecie co? Z tak wąską kadrą
Moim zdaniem możemy to zrobić. Moim zdaniem z tak wąską kadrą jest sens, żeby go tutaj wziąć, bo nawet jest szansa, że ja go tutaj będę w stanie wrzucić do składu za bramkarza i to na pewno pozwoli mu się rozwijać jeszcze lepiej, bo jest szansa, że gdzieś tam wejdzie, że będzie miał swoje okazje. No dobra, zatem czekamy na to, co wydarzy się w spotkaniu z naszymi, no niemal sąsiadami w tabeli. Przegrywamy, no tego się nie spodziewałem, widzieliście, byłem super spokojny i byłem przekonany, że tego meczu nie przegramy, że tu przynajmniej remis nam wpadnie. Tego zawodnika mam zamiar pompować, skoro jest zawodnikiem jednego klubu, to chcę go tutaj, wiecie, jak najmocniej mobilizować i tak dalej. Mamy raport skautowski, zobaczymy, czy znów dostaniemy przynajmniej jedną ciekawą opcję. No nie zanosi się, tak też się dzieje, więc to na razie sobie odpuszczamy. Ważne jest to, że trzymamy to miejsce w pierwszej dziesiątce, której tak jest wynikiem naprawdę fajnym w połączeniu z tym, jak zaskoczyliśmy w pucharze, to jest naprawdę duża rzecz. Cały czas bez ofert pracy, ale tak jak mówię, podchodzimy do tego na spokojnie, kawał dobrej roboty wykonany i to zaprocentuje. To na pewno będzie dla nas windą do wyższych poziomów francuskiego futbolu i ja w to naprawdę wierzę, że tutaj może nawet nasz były klub Monaco nami się zainteresować, bo to co my robimy z tym klubem, to jest naprawdę coś fantastycznego. Widzieliście, jaki mieliśmy budżet na początku, widzieliście, jakie były raczej przed nami prognozy i perspektywy. Zarząd też jakby na bardzo dużym spokoju, umówmy się, traktował nasze wyniki, ciesząc się po prostu, że my tu jesteśmy, a my jesteśmy tuż pod Ajaccio z szansą nawet na to, żeby myśleć o grze w barażach, więc naprawdę zaskakująco układa się cała ta historia, ale to, no, no to po prostu działa, co tutaj zrobiliśmy i te transfery, na które się zdecydowaliśmy, naprawdę oddają. Zrobimy jedną tylko zmianę, bo tu możemy sobie na nią pozwolić, zatem Dembele zagra w tym meczu, tu zaprosimy sobie Nasicza, w sumie możemy zrobić więcej tych zmian, więc co zrobimy, no bo skoro mogę dać wypoczętym zawodnikom zagrać, to zrobię, więc parę roszad w wyniku po prostu zmęczenia, no i niestety ten mecz przegrywamy, choć ciekawe, bo overallowo jakby wszystko powinno się zgadzać, no ale czasami tak bywa, prawda, że Gęgą jest lepsze. Spadamy zatem na miejsce siódme i to zespół, z którym rywalizowaliśmy przed chwilą, wyprzedza nas w lidze. Ale na spokojnie, słuchajcie, na spokojnie gramy teraz z drużyną, która, o ile dobrze pamiętam, w ostatnim starciu z nami wygrała. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej. Tak też się dzieje. Keita strzela dla nas bramkę. Kim jest Keita? Gdyż właśnie sobie uświadomiłem, że nie mam zielonego pojęcia, kto to jest Keita. Aha. Od zawsze w niego wierzyłem. Dobra, tak więc słuchajcie, jesteśmy już pod koniec kwietnia? Tak szybko nam to minęło? No nic, to wyszedł dłuższy odcinek, ale no chyba sami rozumiecie, że już w tym momencie wydaje się, że powinniśmy ten sezon skończyć, no bo zostały nam 3 mecze, więc no nie wiem, w jaki dzień pokazuje się ten odcinek, ale będzie on dzisiaj dłuższy. Mam nadzieję, że nie jest to dla was gigantycznym problemem. No chyba, że zaraz się okaże, że wpadniemy. No nie, no jesteśmy w barażach, więc zaraz, no zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy, co się wydarzy, czy nam się w tych barażach uda utrzymać. No bo trzeba przyznać, że Fabregas tu, no to jest naprawdę, no to jest naprawdę kocur. No to, co tutaj udało nam się poukładać, skład, który udało się złożyć dzięki waszym propozycjom, no bo przecież Yeboah to była wasza propozycja, żeby po niego sięgnąć i nie żałuję. Mansverk to była wasza propozycja. Wpadł nam troszeczkę z przypadku, ale uważam, że spoko. 3-0 teraz wygrywamy. Essende strzela i w ogóle to była absolutna dominacja w tym meczu. No jak będę odchodził z tego zespołu, będzie mi przykro. Naprawdę będzie mi przykro, ale no ja wiem, że my z tego zespołu raczej odejdziemy, nie? To jest zespół, z którego ja wiem, że my raczej odejdziemy. Największy problem, że Boto kończy się kontrakt, znaczy kończy się wypożyczenie. Ja go sobie tu zapisuję, żeby pamiętać o nim, ewentualnie jako zawodniku, którego będziemy może mogli podpisać, może on straci pracę, nie wiem, znaczy nie przedłużą z nim kontraktu, nie wiem, zobaczymy. Na pewno, jeżeli udałoby nam się awansować do Ligue 1,
to dla nas otwiera się, słuchajcie, całkowicie nowa możliwość pozyskiwania piłkarzy na wypożyczenia. I to by była naprawdę przecudowna rzecz, no bo dzięki temu będziemy mieli genialne możliwości. Jakby, no nie oszukujmy się, to by było coś, gdybyśmy my tutaj mogli wypożyczać zawodników do siebie. Dembele, kończy mu się wypożyczenie. Radził sobie naprawdę dobrze, no ale to nie jest piłkarz, na którego ja chcę wydać pieniądze. Jakby, no, taka jest brutalna prawda i brutalna szczerość, ale tak jest, że to nie jest zawodnik, na którego chcemy wydać hajs. Asifua znowu strzela dla nas bramki. Jak już uda mi się przebrnąć przez pierwsze sylaby, to naprawdę dobrze brzmi w moich ustach wymawiane to nazwisko, ale za każdym razem sprawia mi ono problem. Dubin, albo Dabin, albo jakkolwiek inaczej, rozwija się nam też fajnie. Ja chciałbym zobaczyć, ile brakuje temu naszemu Norwegowi, żeby tutaj wbić środkowego pomocnika ofensywnego. 3 tygodnie, fajnie, bo dzięki temu będzie można podbić mu shooting, dzięki temu można będzie podbić mu podania. Tu naprawdę będą duże zyski dzięki tej współpracy z nim, więc to jest dobry kierunek. I słuchajcie, wydaje mi się, że my mamy zapewnione baraże. No, to jest coś, czego się absolutnie nie spodziewałem, nie? No, ale będziemy mieli baraże, no bo już nie wypadniemy. Mamy tyle samo spotkań, co Gengon. Więc nawet jeżeli tu przegramy z Nancy, to mamy baraże i w związku z tym chciałbym zrobić jedną rzecz, a mianowicie, no skradł moje serce tą cechą ten ziomeczek, więc w tym meczu Lubri sobie odpocznie, no a on wystąpi w tym meczu od pierwszej minuty. Myślę, że to jest wielki prezent dla takiego chłopaka, że wystąpi w takim spotkaniu. Oczywiście, no 6-0 ocena, mogło być gorzej. No nie wiem, Mansberg zagrał gorzej, między innymi, ale wydaje mi się, że taki młody naprawdę to doceni, że dla niego to jest duża sprawa, duża rzecz. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Wiemy o kończącym się wypożyczeniu Dembele. Zobaczmy w ogóle, czy ja bym mógł go kupić. Nie, mogę tylko skończyć to wypożyczenie. No ale tak jak mówię, ja tutaj nie czuję w ogóle chęci zostawania z tym gościem. I słuchajcie, gramy baraże. Gramy baraże o to, czy będziemy w Ligue 1. Ale na to pytanie poczekać musicie do jutra. Za dziś bardzo Wam dziękuję.